Wrzuć dwie tabletki do białego prania. Efekt będzie powalający. Nie wyrzucaj przeterminowanych tabletek aspiryny. Okazuje się, że mają ukryte właściwości, które sprawdzą się podczas prania białych ubrań. Aspiryna ma działanie wybielające, dlatego świetnie sprawdzi się podczas wybielania żółtych plam z potu lub jedzenia. Do miski z ciepłą wodą wrzuć parę tabletek aspiryny. Wrzuć do niej ubrania, które chcesz wybielić. Następnie włóż je do pralki i wstaw pranie. Tabletki aspiryny można wrzucić też w całości do pralki. Prócz rozjaśnienia białego prania, pozytywnie wpłynie także na kamień we wnętrzu urządzenia. Efekty prania w tabletkach widać od razu. Ubrania są bielsze, a uporczywe plamy znikają. Wiedziałeś o takim zastosowaniu aspiryny? Wrzuć śmierdzący i poplamiony ręcznik na patelnię. Tym sposobem uratujesz wszystkie swoje kuchenne ręczniki. Już Ci pokazuję, na czym polega ten trik. Weź ręcznik, który chcesz przywrócić do życia, i włóż go do zlewu. Na taki ręcznik wyciśnij 5 cm pasty do zębów. Jest jednym z najbardziej popularnych środków stosowanych w czyszczeniu czy praniu. Świetnie usuwa plamy czy przebarwienia. Następnie dodaj łyżkę soli na ręcznik z wcześniej wyciśniętą pastą. Na koniec wlej trochę płynu do mycia naczyń. Taki ręcznik zalej gorącą wodą. Ale nie wrzątkiem. Cały ręcznik powinien być idealnie namoczony. To ułatwi działanie składników. Za pomocą pałeczek lub szczypiec przemieszaj ręczniczek, aby wchłonął więcej wody. Po godzinie wyjmij ręcznik i wypierz normalnie w pralce. Po praniu zauważysz różnicę. Ręcznik będzie o wiele bielszy niż zwykle. Pozbędziesz się także nieprzyjemnego zapachu i plam. Zdradzę ci sekret na białe pranie. Ubrania odzyskają śnieżno-biały kolor i to bez użycia chlorowego wybielacza. Na początku weź standardowe mydło w kostce. Po czym zetrzyj je na tarce o dużych oczkach. Tak starte mydło wrzuć do garnka. Następnie zalej je litrem ciepłej wody. Garnek z mydłem i wodą zacznij podgrzewać na wolnym ogniu. Po chwili do garnka wrzuć jedną szklankę soli. Sól wybiela i usuwa plamy starannie wymieszaj. Dodaj także jedną szklankę sody oczyszczonej. Jest to produkt powszechnie znany ze swoich właściwości wybielających. Miksturę w garnku porządnie wymieszaj. Czynność powtarzaj tak długo, aż składniki całkowicie się nie połączą. Kiedy to nastąpi, to zdejmij garnek spalnika. Poczekaj chwilę aż mikstura na pranie ostygnie, po czym przelej powstały płyn do starej butelki po płynie do prania. Włóż teraz białe ubrania do miski. Polej ubrania płynem. Namocz ubrania dokładnie i zostaw je na minimum 20 minut. Wrzuć do pralki jak zawsze. Po praniu zauważysz różnicę. Twoje ubrania będą o wiele bielsze. Twoje pranie trwa za długo. Znamy zaskakujący powód. Pewnie zauważyłeś, że często czas trwania programu jest dłuższy niż wskazany na wyświetlaczu i prawie się nie zmienia. Wiemy dlaczego i już pokazujemy możliwe przyczyny. Dzięki temu nie będziesz musiał w przyszłości czekać, aż pralka wypierze twoje pranie. Pierwsza z nich to zawór, do którego podłączona jest pralka. Sprawdź, czy jest on całkowicie odkręcony. Jeśli nie, to znaczy, że pralka pobiera wodę dłużej? Należy też sprawdzić filtr pralki, czy nie jest on zatkany. To bardzo ważne w funkcjonowaniu pralki. Innym powodem dłuższej pracy pralki niż wyświetla nam się na ekranie jest to, że jest przeciążona ilością prania. Jak się domyślacie, to bardzo popularna przyczyna. Przy praniu upewnij się, że zostawiasz wolne miejsce w bębnie około jednej piątej wielkości bębna. Musisz także sprawdzić możliwe obciążenie swojej pralki, inaczej przeciążysz ją i automatycznie wydłużasz proces prania. Kolejnym błędem popełnianym przez sporo osób jest używanie zbyt dużej ilości proszków do prania czy płukania. Pralka rozpoznaje dużą produkcję piany i wydłuża się jej praca. Następna wskazówka dotyczy postępowania według etykiety danego proszku, jaki używasz. Na pewno dostosowanie się do naszych wskazówek ułatwi i przyspieszy pracę Twojej pralki, a ty zyskasz więcej czasu. Twoje czapki z daszkiem będą wyglądać jak nowe i to bez prania ich w zmywarce. Znikną plamy spotu i inne zabrudzenia, nie zniekształcając daszka. Do dzbanka dodaj trzy łyżki płynu do mycia naczyń i wlej 100 ml od stół. Dokładnie wymieszaj. Następnie przelej mieszaninę do butelki z dyfuzorem. Spryskaj nią czapki, zwracając szczególną uwagę na zabrudzone miejsca. Pozostaw roztwór na czapkach przez kilka minut. Teraz sięgnij po starą szczoteczkę do zębów i delikatnie wyszoruj czapki. Następnie na czapkę, zwłaszcza na żółte plamy spotu, nałóż łyżkę sody oczyszczonej. Odczekaj 5 minut, aż soda zacznie działać i ponownie wyczyść szczoteczką. Przygotuj miskę z gorącą wodą i włóż do niej czapki. Po kilku minutach wymień wodę na czystą i dodaj łyżkę proszku do prania. Pozostaw na 10 minut. Po tym czasie dokładnie wypłucz czapki w świeżej wodzie. I gotowe twoje czapki są czyste, pachnące i gotowe do noszenia, a daszek pozostał nienaruszony. Niektórzy uważają, że czapki można bezpiecznie myć na górnej półce zmywarki. Jednak brak kontroli nad temperaturą wody i ciepłem może zniszczyć starsze czapki z tekturowym daszkiem, w przeciwieństwie do tych z plastikowym. Środki czyszczące do zmywarek często zawierają silniejsze substancje chemiczne, które mogą uszkodzić czapki. Jeśli zdecydujesz się na ten sposób czyszczenia, umieść czapkę na odwróconej miejsce, aby zachować jej kształt. Śmiało możesz wyprać buty w pralce. Nie musisz obawiać się, że pralka zepsuje twoje ulubione obuwie. Oszczędzisz czas, który spędzałeś na ręcznym czyszczeniu butów. Pokażę ci jak to zrobić krok po kroku, aby twoje buty były czyste i zadbane. Najpierw weź reklamówkę, zwini ją i włóż do pralki. Dzięki temu buty nie będą obijać się o bęben pralki. Teraz zabierz swoje ulubione brudne buty i polej je pastą do zębów. Nie obawiaj się tego kroku. Pasta do zębów doskonale czyści i usuwa plamy. Następnie włóż buty do pralki, umieszczając je obok reklamówki. Dodaj miarkę proszku do prania i wybierz program do prania delikatnego. Po zakończeniu cyklu prania wyjmij buty i sprawdź, jak świetnie wyglądają. Pozostaw je do wyschnięcia, pamiętając, aby suszyć je z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Dzięki temu buty zachowają swój kształt i nie ulegną uszkodzeniu. Teraz twoje buty są czyste i gotowe do noszenia. Dodaj do prania dwie łyżki. Będzie pachnące przez wiele dni. Nawet po tygodniu po wyjęciu z szafy poczujesz jego piękny zapach. Pokażę ci, jak perfumować pranie prostym domowym sposobem użyj trzy porcje soli kuchennej. Ja odmierzam tę ilość małą filiżanką. Sól to naturalny odplamiacz. Pomoże detergentowi użytemu do prania rozpuścić wszelkie plamy. Razem z plamami z ubrań zniknie brzydki zapach. Do soli wsyp jedną miarkę sody oczyszczonej. To naturalny środek piorący. Usuwa nawet zaschnięte plamy. Sól i soda dodana do prania zmiękcza wodę. Ubrania będą milsze w dotyku. Detergent będzie skuteczniejszy. Dzięki temu pranie będzie pachnieć tym, co ty wybierzesz do jego perfumowania. Dodaj więc około 20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Wszystko razem wymieszaj i przełóż do zamykanego naczynia. Do prania, w zależności od ilości ubrań, dodaj łyżkę lub dwie tego proszku. Użyj kapsułki lub proszku do prania jak zawsze. Żeby jeszcze wzmocnić zapach, wymieszaj kwasek cytrynowy z 200 ml wody. Dodaj do niego kilka kropli tego samego olejku i wlej z dwie łyżki tej mikstury w miejsce płynu do płukania. Tak wyprane rzeczy będą długo pachnące, dzięki naturalnym dodatkom.